czy korzystnie jest nie staczać się dalej w przepaść, prawda? No staczamy się w przepaść, roztapiamy się, demontują nas. Wiadomo, że nałożony na Polskę kaganiec eurokołchozowy służy wygaszaniu Polski, prawda? Służy wygaszaniu polskiego górnictwa i co tam jeszcze mamy. Ja wyrażałem to przekonanie w moich szumnych proklamacjach w kampanii prezydenckiej i to odpowiada moim poglądom. Tak, uważam, że powinniśmy wszcząć procedurę secesyjną z Unii Europejskiej. To nie oznacza wystąpienia z Unii Europejskiej, jak niektórzy sobie wyobrażają, z dnia na dzień. Nie, no właśnie wszczynamy procedurę. Co to znaczy? To znaczy grzecznie prosimy kelnera, żeby nam wystawił rachunek. Nie wstajemy od stolika, nie uciekamy z restauracji, tylko mówimy, proszę nas podliczyć. Proszę nas podliczyć i my się zastanowimy, czy zamówimy jeszcze drugie danie, może deserek, może kieliszeczek, czy wstaniemy od stołu, prawda? Ale niech nas kelner podliczy, niech nas nie trzyma w niepewności. No oczywiście to, co pani Merkel robi, ja się nawet z tego cieszę, dlatego że cieszy mnie zawsze, jak wychodzi szydło z worka. Cieszy mnie właśnie, jak manifestuje się prawda, rzeczywistość. Tak. Mówili nam to pokątnie do tej pory, że gdybyśmy próbowali coś tutaj samodzielnie pogrywać, to nam dopiero pokażą. No to właśnie nam pokazują, tak? Groźby, po prostu pogróżki. No, więc gdyby w Warszawie siedzieli nie klienci ruscy, pruscy, amerykańscy, żydowscy, tylko polscy politycy, no to by grzecznie pytali, tak? Co takiego się zmieniło między Polską a Niemcami? Czy źle się robi interesy Niemcom w Polsce, tak? Czy jakoś Niemcy narzekają na to, że za łatwo im się wjeżdża do Polski? Czy wszyscy niemieccy obywatele, w tym polskiego pochodzenia, będą głosować dalej na panią Merkel, kiedy będą musieli odstać kolejkę na granicy, dajmy na to, we Frankfurcie nad Odrą? No, tak trzeba by robić politykę spokojnie, bez żadnych nerwów. Prawda? Bez żadnych nerwów. Ale jak nas stawiają pod ścianę, no to trzeba mówić sprawdzam. Trzeba mówić sprawdzam w polityce także.